Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i chciałam dzisiaj zaprosić Was na daily vloga, a raczej weekendowego vloga. Był u mnie na kanale taki vlog tylko raz i bardzo się spodobał, także stwierdziłam, że fajnie by było to powtórzyć. Zaczynam z rana, dzisiaj jest środa i teraz jest godzina 6. Ja już jestem gotowa do pracy, także ostatni dzień w pracy i koniec, także zobaczymy, jak będzie i ja Was zapraszam na weekend ze mną. Czekam właśnie na mojego partnera, żeśmy pojechali, a samochód się grzeje. Chociaż Wam powiem, że w porównaniu z poprzednimi 3 dniami pogoda jest nawet fajna, także jest okej. Chodzę ostatnio z tym szalem, bo po prostu mi jest zimno. Mam te śmieszne kamizelki, słuchajcie, bo my jako team liderzy, czy tam kierownicy, jak to woli, musimy chodzić w kamizelkach, pracownicy nie muszą. My musimy z czystego powodu, że ludzi jest dużo i jak przychodzą nowi ludzie, to po prostu nie wiedzą, kogo mogą zapytać o pomoc i kto tutaj może im u nas pomóc. Także my musimy nosić te kamizelki jako znak rozpoznawczy dla ludzi, że zawsze mogą do nas podejść i my powinniśmy chociaż znać odpowiedź na ich pytania. Także co? Znowu chyba się parę minut spóźnię, ale na szczęście oficjalny start pracy mam 7:30, tak jak wszyscy, ale o 7:10 mam spotkanie. O 7:00 powinnam się wklokować, ale nie muszę, także i tak zaraz będę, może z minutę, dwie po 7:00, to i tak jest ok, bo na spotkanie przed rozpoczęciem zmiany zdążę. Mam nadzieję, że czas mi zleci, słuchajcie, bo środy potrafią być różne, jest podwójna zmiana, bo ja pracuję niedziela, środa, a druga zmiana środa, sobota, czyli dzisiaj jest podwójna zmiana. Jeżeli chodzi o kierowników, no to ja jestem z przodowej zmiany i mój kolega jest z drugiej. I w środę, jak się, że tak powiem, nakładamy na siebie zmianami, to w jednym tygodniu ja prowadzę zmianę, a on jest pomocnikiem, a w drugim ja. W tym tygodniu akurat wypada, że ja prowadzę zmianę, także on jest moim pomocnikiem i musi mnie słuchać. Chociaż ja lubię, jak jest ten drugi tydzień i ja jestem pomocnikiem, bo wtedy odpowiedzialność mi jest mniejsza, moje radio jest cichsze, nie ma co chwilę Sylwia, 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 do you copy? Także wolę, ale z drugiej strony mam nadzieję, że czas mi szybciej zleci. I ja nie wiem, czy Wy też tak macie w ostatni dzień pracy, ale ja nie liczę już dni do weekendu. Ja po prostu od przerwy do przerwy myślę sobie, zostało 8 godzin do weekendu, zostało 7 godzin do weekendu, a już po ostatniej przerwie, kiedy to jest 2 godziny 15 minut, to już o niczym innym nie myślę, tylko o tym, co będę jutro robiła. Albo później właśnie po skończeniu pracy. Okej, pogadałam sobie do Was. Mam nadzieję, że Andrę zaraz do mnie wyjdzie. Mam nadzieję, że pogoda będzie dzisiaj ładna, chociaż dzisiaj tak będę w pracy, ale że to jest zapowiedź pięknego weekendu. Okej, pięknego może za dużo powiedziane, ale takiego w miarę bez wichur i strasznych deszczy, abym chociaż mogła iść pójść na spacer, ponieważ obawiam się o moją aktywność na siłowni, bo jutro idę na poprawkę drugą brwi. Także basen raczej, myślę, odpadnie przez chlor, chociaż zapytam się kosmetyczki, a ćwiczenia po prostu będę musiała bardzo uważać, żeby te brwi za bardzo osuszać, będę musiała je po prostu cały czas. Dobra, koniec, bo się rozgadałam jak ta pani na bazarze, także myślę, że zobaczę się z Wami po pracy po prostu. No i już jest po pracy. Słuchajcie, widzicie, że jest jasno za mną, ale nie dlatego, że jest godzina 18, jest tak jasno, ale po prostu wyrwaliśmy się z pracy 2 godziny wcześniej, jest godzina 16:08 dokładnie. Jak to się stało, że się wyrwaliśmy? U nas w pracy jest coś takiego, że dostajemy godziny, które się nazywają flexi hours i to jest taki nasz holiday, który możemy sobie wykorzystać w danym dniu, po prostu wyjść z pracy, nie mówić czemu, dlaczego, po prostu wychodzimy i tego nie mogą nam zabronić. I my co 3 miesiące dostajemy takie godziny, albo 10, albo 20, zależy od naszego attendance, czyli czy nie bierzemy sików i tak dalej. I właśnie my bardzo ładnie trzymaliśmy się całe 3 miesiące, bo się to dostaje co 3 miesiące i już jest końcówka miesiąca, teraz z 1 kwietnia dostajemy nowe godziny i tak mówimy dzisiaj, a może byśmy sobie pojechali 2 godziny wcześniej, także wykorzystaliśmy nasze 2 godziny, czyli nadal nam płacą do 18, a my jedziemy zaraz do domku, czekam tylko aż Andrzej przyjdzie. I co, jedziemy do domu, ja tylko zmywam mój make-up i idę zrobić mój pierwszy trening w tym tygodniu na siłowni. I będzie to pierwszy trening wykonany od deski do deski, który mi dała trenerka. Jest to 130 minut, czyli 2 godziny 10 minut. Zaczynam od orbiterka 30 minut,
Potem mam maszyny siłowe, potem idę na bieżnię na 30 minut, maszyny siłowe, potem idę na schody. Jezu, masakra, te schody są na 15 minut. I później znowu siłowe. Jest bardzo fajnie na tej siłowni zrobione, bo ja mam taki, słuchajcie, pendrive i ja go po prostu wkładam w każdą maszynę i mi pokazuje mi, co mam zrobić. Czyli na przykład jak jestem na bieżni, słuchajcie, to samo mi zmienia podgórkę i samo mi zmienia szybkość i tak na przemian. Czyli ja mogę sobie włączyć, powiedzmy, film na bieżni i oglądam i się nie przejmuję tym, czy mam iść szybciej, czy wolniej, bo trening jest na niej ustalony. To samo mam z orbiterkiem. Wszystko, wiecie, ciężkość i tak dalej zmienia się samo, także to jest naprawdę super. I oczywiście też jak skończę każdy trening z jednej maszyny, to mi pokazuje, wyświetla od razu, nie dość, że na maszynie, gdzie ja mam iść i co mam robić, to jeszcze na telefonie dostaję od razu powiadomienie z aplikacji, że właśnie zakończyłam ćwiczenie i mam iść na drugie i powiedzmy jest 15, bo ja mam na siłowych mam 15 powtórzeń, 3 serie 15 powtórzeń, na przykład na nogi mam 35 kilo, także na razie jeszcze mało, no ale dopiero zaczynam i idę i robię te 3 serie, powiedzmy. Także jestem bardzo zadowolona, 2 godziny 10 minut, tak jak my robimy, to Andrzej zawozi mnie, teraz pojedziemy do domu, ja się szybko przebiorę, zmyję ten make-up, pojedziemy na siłownię. Ja pójdę sobie na siłkę, a Andrzej wróci do domu, pogra na swoim ukochanym Xboxie, a ja za ten czas będę ćwiczyć, no i on później po mnie przyjedzie, tylko że wejdzie na basen i razem pójdziemy sobie popływać. Także on czeka, aż ja skończę normalny trening. Jak skończę normalny trening, to wtedy po prostu idę pływać. Jest bardzo fajne na moje nogi. Staram się robić te minimum 30 minut i to jest właśnie 32 okrążenia. Polecam bardzo słuchawki do wody, ja mam z Amazonu. Dużo lepiej się pływa, bo wiecie, płyniesz sobie, muzyczka gra, ja sobie zazwyczaj wyobrażam, że jestem na jakimś basenie na Hawajach i po prostu sobie pływam, tylko słońca brakuje, ale naprawdę lepiej się chce pływać, bo nie oszukujmy się, pływanie jest nudne. Chyba właśnie, że się ma jakąś muzykę, ja zazwyczaj słucham hiszpańskich rytmów i sobie tak pływam. Także co, tyle. Ja myślę, że odezwę się do Was dopiero wieczorem. Dzisiaj będę robić maseczkę, nie wiem, czy będę robić spa, bo zazwyczaj teraz, wiecie, kąpię się na tej siłowni, biorę prysznic i jak przychodzę do domu, nie chcę mi się znowu tej głowy myć i nie chcę mi się też czasu tracić, ale w sumie skończyłam 2 godziny wcześniej, to takie spa z książką by było sobie też fajnie zrobić. No ale tak czy siak zobaczymy. Jest weekend i tak się cieszę, 3 dni wolnego, także jest! Do zobaczenia później. Cześć. Tak jak Wam mówiłam, szłam na siłownię. Byłam na tej siłowni dłużej niż planowałam. Zrobiłam mój trening, faktycznie wyszedł 130 minut, 2 godziny 10 minut, ale mój facet jeszcze wtedy nie przyjechał, mieliśmy iść na basen, poszliśmy, także jeszcze dołożyłam sobie 20 minut aktywności na takim urządzeniu cardio. Także bardzo fajnie, spaliłam 1100 ileś tam kalorii, naprawdę dużo. Sprawdzałam teraz wagę, jest naprawdę fajnie, także chyba jest ok. Szczególnie, że jestem przed dniami kobiecymi, także tutaj już widzę, coś mi chce wyjść, się denerwuję, dlatego zaraz sobie zrobię maskę. Wykąpana jestem na siłowni, jak pamiętacie może z poprzedniego vloga, ja często w sobotę robiłam sobie domowe spa, czyli długa kąpiel i tak dalej, ale teraz jak się kąpię, biorę prysznic na basenie, na siłowni, najzwyczajniej w świecie nie chce mi się przychodzić do domu, kiedy teraz my, słuchajcie, wróciłam, jest godzina za 15-11 w nocy, a wyszłam z domu o 5 rano i nie jestem zmęczona, ale nie chce mi się, wiecie, nalewać tej wanny i tak dalej, mam ochotę zrobić sobie maseczkę, obejrzeć serial i położyć się spać. Także tak się zaczyna mój wolny. Jutro budzik jest nastawiony na 6 rano. Muszę przygotować mój pamiętnik do odchudzania, przyszykować się. Andrzej mój jedzie na kurs, ponieważ pierwszy od 4 lat mandat dostaliśmy za prędkość. I żeby ominąć sobie, żeby punktów nie było karnych na prawku, bo Andrzej nie ma żadnych, to jedzie na taki kurs. Płaci się bodajże 115 funtów i jedzie się na kurs o speed awareness. I on pojedzie, a ja sobie pojadę pociągiem do Luton. Jego kurs jest na 7.45, musi do Milton Keynes dojechać, czyli jak 40 minut samochodem, a ja pociągiem będę chwilę, moment będę w Luton. Mój tata jest w Polsce, także sobie zrobimy babski poranek z mamą. I jutro o 10 idę na poprawkę brwi, makijażu permanentnego. Chyba za długo odczekałyśmy pomiędzy pierwszą a drugą, nie mogłyśmy się w ogóle zgrać terminowo, więc pewnie będę miała też trzecią sesję. No ale na razie jestem podekscytowana, że będzie ta druga i już to zacznie wyglądać normalniej.
te moje brwi straszne, po prostu masakra. Także bardzo się cieszę, ekscytuję i później jesteśmy umówieni na obiad właśnie z moją mamą, jak już Andrzej przyjedzie i idziemy do polskiej restauracji, ale o tym już wszystko będzie jutro oczywiście. Także, także co, do zobaczenia jutro. Nie będę się z wami żegnać, bo to jest bez sensu, bo zaraz i tak zobaczycie to, co do was będę mówić już jutro, a dla mnie będzie jutro, a dla was będzie parę sekund później. Także do później, pa! Cześć kochani, witam się z wami. Jest właśnie piątek. Piątek, Boże, dzięki Bogu nie jest piątek, jest czwartek. I ja zajmę się szybko pielęgnacją, ale nie będę dużo tego robić, ponieważ jedę do Luton, tak jak mówiłam wczoraj, zaraz jest godzina 6. Ciężko było mi wstać, szczerze mówiąc, bo po tej siłowni byłam późno. Była godzina 6, także dam sobie tylko krem pod oczy. I trochę na twarz, ale nie za dużo, bo nie chcę kremować tych brwi, ominę te brwi, no bo nie wiem, czy tam będzie miało to jakiś wpływ na pigmentację, wiecie, ja się na tym nie znam, nie będę robić się znawczyni, wolę zapobiegać, niż później się wkurzać, że pigment się nie przyjął, albo przyjął się wolniej pod oczy, jak zwykle number 7. Ja go lubię, ale on też nie jest jakiś rewelacyjny, jak widać, ale po prostu mam go drugą wtupkę, więc chcę ją skończyć. Teraz mój number one krem pod oczy, Boże, pod oczy, na twarz, to jest... Ja nie umiem tej firmy wypowiedzieć. Yves Rocher. Słuchajcie, ja tak żałuję, że ja nie kupiłam tego kremu. Muszę w końcu wejść na stronę, czy oni tutaj sprzedają, bo ten krem, Boże, on jest rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny. No, a czemu daję krem? Mimo tego, że za 4 godziny idę do kosmetyczki. Poza tym, po pierwsze 4, po drugie nie jadę samochodem, tylko idę na pociąg, więc jednak skóra będzie narażona na zimno. I tak, słuchajcie, w ogóle wieje, że ja myślałam z rana, że rozsadzi wszystkie okna. Naprawdę jest strasznie dużo, chociaż deszcz nie pada, bo jestem z ludzi, którzy nie chodzą w parasolach, tak żebym zmokła cała. Zresztą nawet nie mam parasola. Także o, bardzo delikatnie tego kremu. Szybko pójdę, w ogóle jestem taka głodna, ale polska drożdżówka na mnie czeka w domu, u mamy. Kupiłam ją wczoraj świeżą. Do ust. Niezawodna, odkąd odkryłam EOS. Malinowy. I na ręce. Póki co, słuchajcie, to takie mini demo. Od razu wam powiem, że to jest póki co najlepszy krem, który używałam w tym. Jeden z fajniejszych kremów. I to jest krem z Garniera, gdzie na zmianę go używam z kremem od mojej teściowej. Chyba ona da 10 funtów za niego z tym. I ten świetnie pachnie, ale nie działa tak fajnie jak ten zwykły Garniera z Shea. To jest butter? Tak, naprawdę. Te są bardzo fajne, więc ja ten krem polecam. Zanim wyjdzie denko, to jak ktoś potrzebuje to. I on chyba 3 funty kosztuje w Tesco, więc to naprawdę nie jest jakaś... nie wiadomo jaka suma. No i co? No to będę się zbierać. Pociąg. Drożdżówka, później idziemy na kawę, później polska restauracja, później jadę na siłownię. Tak jak mówiłam, nie wiem, czy będę mogła pływać przez wzgląd na rzęs, na brwi, ale na pewno na siłownię pójdę, zrobić mój program. I dzisiaj wieczorem chcę siąść i nagrać sobie muzykę, bo my jak pływamy, mamy takie słuchawki, które wchodzą pod wodę i tam jest też odtwarzać. I ja mam muzykę jeszcze z Huhu, chyba tamtego roku, jak nie 2 lat, tamtego chyba. I wiecie, te stare kawałki, już bym chciała sobie jakieś nowości tam wgrywać, także... Także to są plany na dzisiaj, ale na pewno jeszcze do was wejdę, żeby coś powiedzieć. No nie, wczoraj się robiłam placki, 6 takich matkich. Okej, okay. Jest godzina przed 10. Jak widzicie, jest straszna pogoda, pada wieje i tak dalej. Brwi wyglądają tak. I ja właśnie idę na poprawkę salon, mam 3 minutki stąd. Także zaraz sobie szybko dojdę. Hej, ja już po 1,5 godziny po, słońce świeci, więc widzicie moich brwi. Powiem wam tak, w ogóle zacznijmy od pogody, jak widzicie, słońce świeci. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, bo ja w ogóle poszłam do kosmetyczki, byłam mokra, w ogóle kurtka moja waży chyba 30 kg, bo tak lunęło deszczem. A teraz nagle piękne słońce. O, jestem w cieniu, zobaczcie. Są zrobione, oczywiście są mocniejsze. Może się wydawać, że ta jest wyżej niż ta, albo na odwrót, ponieważ jedną brew mam bardziej spuchniętą od drugiej, także wiadomo, jak twarz jest spuchnięta, to nierównomiernie się to
pokazuję, w ogóle trochę się trzęsę, bo słuchajcie, pierwszy raz, jeżeli oglądaliście mojego pierwszego vloga, to mówiłam wam, że nic mnie nie bolało praktycznie. Także poszłam sobie na luzaka, słuchajcie, teraz, a okazało się, że bolało mnie dużo bardziej. Bolało mnie do tego stopnia, że chyba 3 czy 4 razy musiałyśmy dokładać krem znieczulający, ale i tak mało pomógł. I faktycznie tym razem bolało. Nie będę was tutaj oszukiwać, że nie. Także to tylko udowadnia to, co zawsze mówiłam, że to, jak nas boli coś, zależy od danego dnia. I ja właśnie, jak wam mówiłam, przy tym jestem przed okresem. I ja zawsze miałam próg bólowy, jeżeli chodzi o ten czas przed okresem, bardzo niski. Nawet właśnie jak skubałam sobie brwi, to przed okresem zawsze bolało mega, gdzie w pozostałe dni nie. Także patrzcie się, trochę się trzęsę, bo naprawdę ciężko mi było wytrzymać momentami na tym fotelu. Ale do wytrzymania. No i co? Zadowolona jestem. Tak czy siak ja będę chodzić, nie żałuję. I co za rok, jak pójdę, no to też zrobię. I też możliwe, że będzie czekała mnie jeszcze jedna. Jeszcze jeden zabieg. Zobaczymy, jak się po prostu przyjmie pigment. Bo jak się nie przyjmie, to trzeba będzie jeszcze raz. Bo troszeczkę za długo odczekałyśmy pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem. Także zobaczcie, teraz jeszcze bardziej zobaczę. No dla mnie one są przepiękne. Wiadomo, mam jeszcze tu pod oczami. W ogóle dzisiaj jest taki, słuchajcie, dzień. Ja sobie kucnę może. W ogóle dzisiaj, zobaczcie, jak wieje znowu. Dzisiaj jest w ogóle taki dzień, że czuję się do dupy, naprawdę. Także za tydzień, jak zrobię sobie uzupełnienie rzęs, bo teraz połowa odpada, ale nie mogłyśmy zrobić, bo jak robiła brwi, to dotyka też rzęs i to po prostu minęłoby się z celem, że ja bym wydała 50 funtów na to, żeby na drugi tydzień znowu się robić te brwi. Rzęsy, sorry bardzo. Także tego, jak widzicie, one są grube, ale one takie grubie nie będą, tak jak mówiłam, opuchlizna zejdzie i pigment też się zrobi, więc co, no jestem zadowolona, jestem mega, mega, mega zadowolona. Idę do domu i czekam, aż Andrzej przyjedzie i idziemy na polski obiad, a teraz może pójdę z mamą na shopping na chwilę. Także do później. Związanym z kościołem, to są słowa i taką opinię bardzo wielu hierarchów kościoła, zbyt wiele w tym momencie. No i co? Ja jestem w domu, widzieliście, byłam na obiedzie, był mega pyszny, o Jezu, po prostu. Ja miałam kotlet szefa, czyli kotlet schabowy, ser, pieczarki, widzieliście, ziemniaczki, buraczki i surówka taka wiosenna. Przepyszne. Teraz możecie bardziej zobaczyć, jak wyglądają moje brwi. Wiadomo, są one mocne, one zejdą i tak dalej, ale jestem mega zadowolona. Jedyne, czego mi teraz brakuje, to rzęs, no ale muszę poczekać tydzień i jakoś przeżyć. Nie czuję się przez to atrakcyjna i bardzo, bardzo nie lubię, jak mam rzęsy na wykończeniu, ale niestety trzeba było teraz przejść przez to i brwi były ważniejsze. I co? Teraz mam jeszcze godzinę 10, zanim pojedziemy na siłownię, bo chciałam, żeby obiad troszeczkę ustał, oczywiście, żeby odpocząć, zająć się troszkę YouTube'em. Próbuję wam wrzucić film z diety pudełkowej 3, ale po prostu nie wiem, co się dzieje, a nie da się. Nie wiem, czy to są te same problemy, które były wczoraj z Facebookiem, Instagramem i tak dalej, ale po prostu nie mogę, ale widzę, że inni dodają, także nie wiem, czy mi coś się zablokowało na YouTubie, ale jest to mega wkurzające, bo od godziny 7 rano próbuję wam wrzucić film i nie działa, także mam nadzieję, że mi się uda i że zobaczycie filmik z mojej diety pudełkowej. Kontrolnie sprawdziłam wagę i jest bardzo dobrze. Także myślę, że jak pójdę, poćwiczę, to będzie tylko lepiej. I chyba co? I chyba tyle. Myślę, że dzisiaj więcej planów. Dzisiaj jest taki... Zazwyczaj moje czwartki są bardzo zabiegane, a tutaj już udało mi się iść i na shopping, udało nam się iść do restauracji, udało mi się zrobić, iść do kosmetyczki, udało mi się iść na siłowni i myślę, że uda mi się nawet dzisiaj zrelaksować. Na siłowni planuję iść na 2,5 godziny. Nie mogę iść na basen, muszę tydzień poczekać, ponieważ obawa jest, że woda z chlorem i moczenie tych brwi może spowodować to, że odpadnie mi pigment ze strupem. Nawet jak myję głowę, muszę uważać. Dzisiaj też nie będę myła głowy, dobrze, że zrobiłam to wczoraj. I jak będę ćwiczyć, muszę naokoło sobie, że tak powiem, wiecie, wycierać, żeby one też się jakoś nie zapociły. Wiem, brzmi ohydnie, no ale taka jest po prostu prawda. No i co? I tyle. Na pewno odezwę się do was jeszcze po treningu albo przed treningiem. Może mi się uda nakręcić coś przed siłownią, bo
parę osób pytało mnie, czy mogłabym zrobić filmik ze siłowni, ale ja nie robię filmików z siłowni. Jeszcze przy pierwszej wizycie tam robiłam zdjęcie pobieżnie, jak biegam, ale stwierdziłam, że to się nie ma sensu, ja tam idę ćwiczyć, nie idę tam robić selfie, nie idę tam kręcić filmów, ja idę tam wypocić siódme poty i po prostu tyle, więc nie wiem, może kiedyś jak będzie jakiś luźniejszy dzień, to może wtedy tak zrobię, ale póki co chodzę tam, żeby potrenować, a siłownia każdy wie, jak wygląda tak naprawdę, to może zrobię Wam z zewnątrz tylko po prostu i tyle, albo wrzucę jakieś fotki, jak w środku jest, ale raczej jakiegoś filmiku z siłowni typowego nie będzie. No i co, chyba kończę już, muszę sobie przemyć brwi, ponieważ przez 3 godziny, co pół godziny muszę, mam takie waciki nasączone, nawet nie wiem czym, ale właśnie muszę obmywać je, żeby to osocze brać i żeby one się ładnie goiły. Także co? Kończę, co? Widzicie, miałam tego nie mówić, kończę, bo przecież zaraz będę do Was znowu mówić. Wy to będziecie widzieć zaraz, także do następnego. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie się przebudziłam. Słuchajcie, wczoraj padłam. Byłam jednak zmęczona całym tygodniem, wstawanie wcześniej, a chodzenie bardzo późno spać. Ja się dzisiaj przebudziłam już o 1 w nocy. Mówię nie. Nie. Potem tak od 7 zaczęłam się przebudzać, ale mówię nie, śpi dalej i udało się, słuchajcie, pospać do 9.20, 9 godzin, to jest dla mnie tak jak dla normalnych ludzi, spać po 15 godzin, także wypoczęłam, w ogóle jest jakaś szok, bo słońce świeci, słuchajcie, ja wyglądam masakrycznie, ale centralnie dopiero wstałam i co? I szykuję się, nie wiem właśnie, czy iść najpierw na siłownię, czy najpierw kupić wycieczkę. Nie wiem, najpierw się może wyszykuję tak, jakbym szła na siłownię, a potem zdecyduję, a jak będę bukować wycieczkę, to się do Was odezwę, bo planujemy jechać na Cypr w czerwcu, ale o tym trochę później, jak się ogarnę, bo wyglądam po prostu tragicznie, także do następnego wyjścia. Hej, słuchajcie, ogarnęłam się, jest teraz godzina 11, ja siedzę na stacji pociągowej i czekam na mój pociąg. Na jeden przystanek, słuchajcie, gdzie ja jadę, ile? 2 minuty? Nawet nie to. Także no tragedia, no ale co zrobić. Wycieczka jest, słuchajcie, kupiona. Pokażę Wam później, jaki hotel i tak dalej, jak będę w domu wieczorem. Wybraliśmy Cypr, miejscowość Ayia Napa, która jest nam polecona przez mojego kolegę, który tam był w tamtym roku i było tak super, że jedzie po raz drugi. Jest to miejscowość turystyczna, wiadomo, jest to miejscowość imprezowa też, więc wieczorami życie nocne jest full wypas. Hotel nasz jest, a jest też dużo normalnych wycieczek, czyli wiecie, jakieś tam wyprawy łodzią i tak dalej, bo my jesteśmy tymi ludźmi, tym typem ludzi, którzy jak jadą do jakiegoś kraju, to wykupują bardzo dużo wycieczek tam na miejscu. Nie jestem typem osoby leżącej przy basenie. Ostatnio, jak nie pamiętam już do jakiego kraju jechaliśmy, wzięliśmy specjalnie 10 dni, właśnie żeby trochę też poleżeć nad basenem i szlak nas trafiał i było nam nudno, bo wszystkie wycieczki, które były dostępne, to mieliśmy wykupione. I później już nie było co robić i ja się nudzę. Nawet kocham czytać książki, wiecie, ale jak jest tak ciepło i tylko siedzieć i siedzieć, nie, to nie dla mnie. Dlatego bardzo fajnie, że jest bardzo dużo rzeczy tam do robienia. Hotel jest świetny, jest umiejscowany na samej plaży, co było też dla nas bardzo ważne. Wzięliśmy sobie pakiet all inclusive, mimo tego, iż nie zawsze jemy w hotelu, szczególnie jeżeli chodzi o kolację, lubimy testować i chodzić po restauracjach na wszędzie, ale jednak wiecie, śniadanie zjeść, czy po prostu jak mamy taki dzień w hotelu, to że możemy jeść lody, nie lody, alkohol. Ja nie jestem wielkim fanem alkoholu, ale jeżeli jestem na wakacjach, to ja po prostu lubię. Lubię nad basenem sobie z drinkiem usiąść i no podoba mi się to, dlatego my zawsze bierzemy opcję all inclusive. I zanim zapytacie o cenę, powiem rzędzie. Jest to 2 osoby, 8 dni all inclusive, czyli wszystko jest wliczone, z bagażem, z ekstra ubezpieczeniem. Wykupiliśmy także pokój lepszy, bo z widokiem na morze, czyli to już jest dodatkowa opłata.
transfer wzięliśmy sobie prywatną taksówkę, bo nie chce nam się, wiecie, z autobusem jechać. Wiecie, jak to jest, że jedzie się autobusem i rozrzuca wszystkich po różnych hotelach i czasem twój może być na końcu. Także nam się nie chce czekać, szczególnie, że lot jest prawie 6 godzin na Cypr stąd. Także wzięliśmy prywatny transfer i to wszystko wyszło nas 1780 funtów za naszą dwójkę. Także ogólnie jestem zadowolona, bo zawsze jak jeździliśmy do Grecji czy Teneryfy, to wychodziło nas to 2000, 2200, 300, raz nawet na Grecję 2500, jak jechaliśmy na 10 dni. Także cenowo jest całkiem okej. Oczywiście było, można było pojechać za dużo mniej, nawet na opcję all inclusive, ale albo było daleko do plaży, a ja nie chcę dojeżdżać, dochodzić, nie, ja chcę mieć urlop na, wiecie, że jest jak chcę. Albo były hotele, które były na plaży, ale miały bardzo mieszane opinie, a ja już ryzykowałam raz na mieszane opinie i nie było fajnie, gdzie ja naprawdę nie jestem wymagającą osobą. Ja na przykład, jeżeli jest all inclusive, rozumiem, że to nie będzie danie jak w restauracji, ale ten hotel, który wybraliśmy, ma same dobre opinie, także woleliśmy zapłacić więcej, gdzie i tak nas wyjdzie mniej niż zazwyczaj nasze holidaye i co, i zobaczymy. Zaczyna coraz bardziej padać, mój pociąg zaraz przyjedzie, także ja się z Wami teraz żegnam, idę na siłownię i później się do Was odezwę i Wam pokażę, jaki hotel zdecydowaliśmy, że wzięliśmy. Także do następnego wyjścia. Hej, hej, hej. O Boże, wyglądam jak wyglądam, trudno. Jestem po siłowni. Po siłowni poszłam sobie do kosty, bo miałam czas akurat. Już byłam bardzo głodna, słuchajcie, bo trening był na czczo. Także poszłam do kosty i odkryłam nową kanapkę, ponieważ poczułam za czymś, co nie ma dużo kalorii. I słuchajcie, jest bułka, jajko, szpinak i pieczarki. Jedno ma tylko 298 kalorii. Razem z moją kawą, która ma 120, tylko 420 kalorii śniadanie. A spaliłam ponad 1000 ton na siłowni, mam 2,5 godziny. Także jestem na minusie, super. Teraz mój partner był w Luton. Musiał zrobić taks na nasz samochód, bo 1 kwietnia się kończy, więc już chcemy mieć załatwione. Żeby nie zapomnieć, żeby nam auto nie zgarnęli. Także taks zrobiony. On teraz pojechał umyć auto, bo u niego mycie auta to tak jak za starych czasów w Polsce, w niedzielę trzeba było iść do kościoła, tak on musi w piątki umyć samochód. Także jest na menu. A ja stwierdziłam, że co, ja będę szła do domu, żeby siedzieć na dupce, po prostu idę na marsz. Wykorzystuję to, że na razie nie pada, chociaż ta pogoda się zmienia co 10 minut, ale póki mogę, to chodzę jak najwięcej. Mam dokładnie 89 dni, samochód jedzie, słuchajcie, nie wiem, czy mnie puszcza, thank you. Mam dokładnie 89 dni do urlopu, o to, żeby zadbać o lepszą siebie. Wiadomo, tragedii nie ma. Jak widzicie, prowadzę vloga. Staram się odchudzić. Ja nie mówię, że jest źle, bo ja mam 4 kg nadwagi, więc to nie jest jakaś tragedia. Ale chcę schudnąć więcej i chcę, żeby to ciało wyglądało ładnie. Bo co z tego, że ktoś może być chudy? Jak teraz na przykład moja koleżanka, ona waży 52 kg i pojechała na wakacje do Tajlandii i przyjechała załamana, bo mówi, że przy swoich koleżankach, co ważą więcej, ale ćwiczą, wyglądała po prostu tragicznie. Także teraz bierze ze mnie przykład i zaczyna chodzić na siłownię, tylko ona chce przytyć i zrobić sobie mięśnie. I dlatego też ja, wiadomo, wakacje to jest dodatkowa motywacja, bo nie oszukujmy się, w zimie można ukryć dużo rzeczy, na wiosnę też, ale jak już trzeba się rozebrać do stroju kąpielowego, do bikini, to już jest gorzej. Ja w bikini raczej nigdy nie będę chodzić, chociaż mam stroje dwuczęściowe, ale bardziej z wysokim stanem. Z czystego powodu, że ja mam bardzo zniszczony brzuch przez lekarzy w Polsce, którzy mało mnie nie zabili, ale to jest długa historia, dlatego właśnie ja nie ufam polskim lekarzom, tylko angielskim. Więc mam bardzo uszkodzony brzuch z bardzo wieloma bliznami, bardzo głębokimi. To wygląda bardzo, bardzo nieestetycznie. Ja kiedyś nawet się wstydziłam przed moim partnerem, ale on tak zawsze robi, że zawsze na wieczór bierze i całuje mi tą bliznę, bo on twierdzi, że to jest częścią mnie, część mojej historii, część tego, że ktoś tam nade mną czuwał i
cała ta historia skończyła się tym, że jestem, żyję, jest super. Dobra, wieje wiatr, także chyba się odezwę do Was w domu. Nie wiem jeszcze, jaki mamy plan. Czy pojadę z nim na zakupy, czy już zrobił, bo jak wiecie, no ja nie robię zakupów tygodniowych, bo ja nie kupuję żadnych ekstrasów do domu, no ale jednak Adam musi coś jeść. Także nie wiem, czy już zrobił, czy nie. Jak nie zrobił, no to pojadę do Tesco. A jak nie, to nie wiem. Zobaczymy, co będziemy robić. Dzisiaj spontan. Dobra, do później. I co? Jest już wieczór. Jak wiecie, nie pamiętam już nawet, jakie miałam ostatnie wejście do Was. Chyba po siłowni. Tak, miałam po siłowni z Wami wejście. Byliśmy w Primarku zrobić małe zakupy. Zrobię hola małego, co kupiłam. Jeszcze później byliśmy w Tesco na chwilę. I teraz dopiero przyszliśmy i jest godzina 21:30. Ale że obiecałam, że Wam pokażę holidaya mojego. Także było parę pytań do mnie na Facebooku, jak działa to, jak się spłaca tą wycieczkę i tak dalej. Także wszystko Wam teraz na szybko objaśnię. Dobra? To się przełączam na drugą stronę. Okej, strona, z której kupowałam wycieczkę, nazywa się Love Holidays. Ja zawsze zamawiam wycieczki z tej strony, ponieważ jest najlepsza. Jak widzicie, tutaj jest data. W czwartek lecimy, wracamy w piątek. 8 nocy all inclusive z widokiem na morze. To jest nasz hotel. Zobaczcie, czekajcie. Oczywiście nagram Wam vloga. Tu jest nasza recepcja. Tutaj jest basen, zobaczcie. I tutaj już jest plaża. Przez to, że mieszkamy w tym hotelu, mamy wristbandy. Te wszystkie leżaki tutaj są po prostu za darmo. Tak wygląda pokój. Bardzo, bardzo mi się podoba. I co najważniejsze, zdjęcia ludzi wyglądają tak samo jak z hotelu, bo wiecie, jak czasem potrafią przerobić. Tu jest bar, balkon, no i basen. Basen nie jest jakiś ogromny, no bo wiadomo, kto będzie siedział w basenie, jak można iść tutaj na piaszczystą, piękną, złocistą plażę. Także o, tak to wygląda. Zobaczył, czy tu są jakieś jeszcze inne zdjęcia. Roomy suite. No to tu właśnie. Proszę bardzo. Bardzo podobne wszystkie są pokoje. Bardzo mi się podobają te lustra okrągłe. Toaleta. Wszystko wydaje się dość fajne. Miejscowość, no to tu jest tutaj. Aya Napa. My bardzo lubimy snorkeling robić. To jest jedna z najbardziej popularnych beach. Beach, Boże, plaż. Ona się nazywa jakoś Nasa Mapa, czy coś. Fajne mają te miejscowości. Na tą plażę na pewno pójdziemy. Zobaczcie, no przepiękne. Ta woda, to wszystko jest dla mnie rewelacja. Ja już widzę, jak będziemy tam snorklingować. Wszystkie wyspy tutaj na Cyprze, wszystkie te miejscowości są blisko siebie, więc oczywiście postaramy się zwiedzić jak najwięcej. Ponoć, żeby zjechać cały Cypr, wystarczy tylko 3 godziny. Także nie jest to jakieś wielkie miejsce. Wycieczki będą, imprezy będą, będzie super. I tutaj Wam pokażę jeszcze payments. Wycieczka 1795. Ja dzisiaj musiałam zapłacić 1124, jak widzicie, i 1670 jest jeszcze do zapłaty. I tutaj mamy pierwszą zapłatę, mamy 347 funtów i ona jest 15 kwietnia. Można sobie o tydzień ją przesunąć, jeżeli coś by nie pasowało. Można też zrobić wcześniej, my pewnie zrobimy to wcześniej, żeby było z głowy. I później już przed samym urlopem trzeba wpłacić 1322 funty, czyli tragedii nie ma, jest czas, żeby sobie to wszystko odłożyć. I tu jest ta strona Love Holidays, ja z niej zamawiam i jestem zadowolona za każdym razem. No to co, to by było chyba na tyle, słuchajcie. Ja jestem zadowolona, już się nie mogę doczekać, kiedy polecimy, no ale trzeba być cierpliwym, bo to jeszcze 3 miesiące. Także żegnam się i widzę się z Wami 3 dnia mojego urlopu, czyli jutro w sobotę. Na razie. Dzień dobry, jest sobota, ostatni dzień mojego wolnego. Wstałam o 8:20 i jak widać, już jestem gotowa na siłownię. Chciałam Wam pokazać, nie wiem czy nie widać, mam tą bluzę, którą pokazywałam Wam w holu. A nie, jeszcze hola nie zobaczycie, ale to hola zobaczycie później. Jest bardzo fajna bluza, bardzo wygodna do noszenia w Primarku, więc kupiłam sobie. I co, jestem gotowa na siłownię, ale jeszcze wszyscy w domu śpią, więc mojemu Andrzej też dam jeszcze pospać,
a ja sobie pościągam seriale, które mam do nadrobienia na później. Co jeszcze? No na siłowni powędę minimum te 2,5 godziny, chociaż kusi mnie na 3, bo jutro mam dzień reset, także mogę sobie dzisiaj troszeczkę dać w kość. Andrzej tak idzie tylko na basen, a potem zostawi mnie na siłowni samą, bo może pojedzie do naszego kolegi, bo jest na syku już bardzo długo. A jak nie, to po prostu posiedzi w domu albo pojedzie do mojej mamy listy i zawieź, bo mam tam wydrukowane dla niej. Dzisiaj chcę też zrobić kartkę pożegnalną dla mojej byłej menadżerki, ale dalej jesteśmy w bliskiej przyjaźni, dalej pracujemy w jednym budynku, bo wraca do Hiszpanii niestety. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, bo ja ją uwielbiam, my mamy zarąbisty kontakt, rozmawiamy codziennie, czy w pracy, czy nie w pracy, mówią na nas psiapsiły, także przykro mi. No ale niestety, więc nie chcę jej zrobić takiej normalnej kartki Sorry you're leaving. Na Moonpigu chcę jej po prostu zamówić kartkę z naszymi zdjęciami i myślę, że to będzie ciekawy pomysł i będzie miała pamiątkę. Aż mi się płakać z tego, ty mówię. No i co? Siłownia, odpoczynek na pewno dzisiaj i będzie spa maseczka. Miałam tylko jedną maseczkę w tym tygodniu. Jestem w ogóle zadowolona z mojej skóry teraz, bo jestem 5 dni przed okresem i nic mi nie wyskakuje, także jestem zadowolona. W piątek jest impreza, nie wiem czy mówiłam, więc zawsze powtórzę. Zamówiłam hotel w Luton, mój najlepszy przyjaciel wychodzi z nami, także ja tylko wychodzę jak on wychodzi, albo jak moja druga przyjaciółka Harriet jest. Także wychodzę z moim Marcio, widzieliście go już parę razy u mnie w filmikach i akurat dobrze, bo sobie zrobię brwi, powinny się już ładnie goić, mam nadzieję bez strupów i będę miała rzęsy zrobione nawet w czwartek, bo teraz to jest masakra, ale trudno, trzeba przetrzymać, czuję się jak takie, wiecie, bez tych brwi czuję się tak brzydka, rzęsy, sorry, że to jest w ogóle masakra, no ale jak widać nie przejmuję się, nie mam makijażu, chociaż te brwi coś dają i trzeba iść straszyć ludzi, oczywiście żartuję. No i co, no i tyle, myślę, że może odezwę się po siłowni. A może chociaż z zewnątrz wam nagram, bo ostatnio miałam nagrać i zostawiłam drugi telefon w domu. Także do następnego wejścia. I to jest siłownia, zobaczcie. Ona jest dość spora. Bo jest taka. Ale są właśnie sale do paparoki. Są różne sale. Hej, witam się z wami, jest sobota, godzina 16. Pogoda nie jest za fajna. Troszeczkę wiatr ustał, ale co chwilę kropi, przestaje, ale stwierdziłam, że nie powstrzyma mnie to, bo jest dopiero czwarta i nie zamierzam siedzieć na pupce w domu, bo w domu to siły, wiecie, umiera, a nie żyje. Także stwierdziłam, że pójdę sobie na marsz, może mi się uda zrobić 8 km i wtedy wrócę do domu. Maseczka i relaksik przed powrotem jutro do pracy i pobudką o 5 rano znowu. Także chodzę sobie na koło naszej wioski. Miło, przyjemnie, spokojnie. Byliśmy, jak wiecie, byłam na tej siłowni, to już wam mówiłam, 2,5 godzinki. Potem musieliśmy parę spraw załatwić, musiałam do domu, do mamy zajechać. Musiałam jej tam wydrukować i dać parę papierów, także wszystko jest załatwione. I no i co? No i przyjechaliśmy, a byłam w BM-ie kupić właśnie moim psom przysmaki, bo to jest ich ulubione miejsce. Przy okazji kupiłam sobie fajny żel, krem do ciała polecany przez jedną z was. Także zobaczymy, jak u mnie się przetestuje, oczywiście będzie tenko. I co? No i tyle. Teraz włączę sobie muzyczkę i będę śmigać. I w ogóle chciałam wam polecić, słuchajcie, słuchawki bezprzewodowe firmy, jaka ona jest firma? Skuld bodajże, wiecie, jest taka firma z czaszką. Jestem prawie, że pewna, że one się Skuld nazywają. O tutaj. Te słuchawki kosztowały nas chyba 50 funtów, czy 55, jakoś tak, w okolicach 50 funtów. I kupiliśmy je bardzo spontanicznie, bo na lotnisku, ale jak lecieliśmy do Polski, to mi Adrian mówi, że sobie w samolocie, słuchajcie. Ja wtedy mówię do niego,
no, że nienormalne jest, lecimy do Polski, on słuchawki na lotnisku kupił, no ale chciał. Okazały się takie fajne, że ja je po prostu sobie przywłaszczyłam. I co rewelacyjna, bateria wytrzymuje mega długo, szybko się ładują. Także jeżeli słuchacie, szukacie dobrych sławek bezprzewodowych, które mają super dźwięk, to polecam te słuchawki właśnie. Nie wiem, czy one są droższe. Normalnie ja je kupiłam na lotnisku w sklepie Dixon. Nawet nie interesowałam się. Może na Amazonie można taniej. Nie mam pojęcia, ale naprawdę. Dobra, już. Łącze chciałam powiedzieć. Już będę uciekać, bo wiatr wieje coraz bardziej. Mi jest też ciężko szybko maszerować, jak to was mówię. Poza tym też przez wiatr będziecie mnie dobrze słyszeć. Także na pewno jeszcze do was dzisiaj zawitam, aby powiedzieć wam. Bye, bye! No i hej, jestem już z wami. Udało mi się przejść 5,5 km, ponieważ już tak zaczęło wiać, że miałam po prostu najzwyczajniej w świecie dość. Mam już 20 tysięcy kroków zrobione, także jest ok. I jest godzina 17:05 i zaraz sobie nałożę maseczkę i zrobię wcześniejszą kąpiel. Wezmę sobie laptopa do łazienki i będę się kąpać z serialem. Może sobie włączę przyjaciółki. Zobaczę. No i co? I myślę, że, bo przed chwilą sobie tak myślałam, że o kurczę, mało do was gadałam, ale myślę, że razem z tym holidayem i tak dalej, myślę, że troszeczkę się uzbierało tego, Boże, jak to się nazywa, tego materiału. Także dziękuję wam bardzo, że spędziliście ze mną weekend. Oglądacie to w niedzielę, czyli wy macie, większość z was ma jednak jutro jeszcze wolne. Także odpoczywajcie, życzę wam miłego odpoczynku oraz wspaniałego rozpoczęcia tygodnia z dniem jutrzejszym. Za wszystkie komentarze bardzo dziękuję i jak zwykle będę się powtarzać, wciśnijcie subkę, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.